Hallo zusammen, liebe Freunde und moin, cześć, drodzy przyjaciele, witam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Heute ist Freitag, der 27. Mai. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist unser Urlaubsformat Tagesschau. Schön, dass ihr da seid und wir fangen gleich an mit einer Nachricht über Polen. Zaczynamy dzisiaj od razu z wiadomością o Polsce. Auflösung der Disziplinarkammer in Polen, czyli rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej w Polsce. Polnisches Parlament beschließt Auflösung von Disziplinarkammer am obersten Gericht. Das hatte zuvor die EU-Kommission gefordert, die durch die Kammer die Rechtsstaatlichkeit verletzt sah. Die Disziplinarkammer kann Richter bestrafen und entlassen. Brüssel hält unter anderem deshalb EU-Corona-Hilfen in Milliardenhöhe für Polen zurück. Która jest tak wdzięczna, że można, czy każda ze stron może ją interpretować na własny sposób i tutaj każda ze stron pewnie będzie interpretowała tą wiadomość jako własne zwycięstwo. W Brukseli pewnie to wyglądało tak, ach Polen, ihr habt uns eigentlich den Arsch gerettet, aber es gibt kein Geld umsonst. W kuluarach w Brukseli pewnie to wyglądało tak, że słuchajcie Polacy, no dupę nam uratowaliście, ale nie ma nic za darmo, no zrezygnujcie z tej Izby, to pieniądze będą. No i zobaczymy, na jak długo te pieniądze będą. Weiter geht's mit G7 Minister, die haben ihre Beratungen in Berlin beendet. Dalej przechodzimy do ministrów krajów G7, którzy zakończyli swoje obrady w Berlin. G7 Minister für Umwelt, Klima und Energie beenden Beratungen in Berlin. In ihrer Abschlusserklärung verpflichten sich die größten Industriestaaten erstmals dazu, aus der Kohlekraft auszusteigen. Ein konkretes Enddatum nennen sie nicht. Bis 2035 soll der Stromsektor überwiegend CO2-frei sein. Der Verkehr soll bis 2030 in hohem Maße ohne fossile Kraftstoffe auskommen. Kohleausstieg, wyjście z węgla, do kiedy, nie wiem, zobaczymy, jak się to uda, tak mniej więcej. Mamy prąd, który ma być wolny od dwutlenku węgla, ale überwiegend CO2-frei, czyli w dużej mierze, co to znaczy w dużej mierze, nie wiadomo, zobaczymy, jak nam to się uda. A i do roku 2030 mamy tutaj Verkehr, czyli transport, który też ma w dużej mierze być niezależny od paliw kopalnych. Jak to wszystko wypali, zobaczymy. Dlatego nie podajemy dat po to, żeby po prostu no, też nie dać ciała. Tak pewnie myśleli politycy. Co my możemy z tej wiadomości wyciągnąć? No to, że po prostu wiemy, jakie branże teraz będą dotowane i pompowane z naszych pieniążków podatników. Okay, dann geht's weiter. Die Entwicklungsministerin Frau Schulze ist in der Ukraine oder war in der Ukraine, weiß ich nicht. Dalej przechodzimy do dalszej wiadomości. Pani minister rozwoju, pani Schulze, jest albo była na Ukrainie. Zapraszam. Entwicklungsministerin Schulze besucht Ukraine. Im Kiewer Vorort Borodjanka machte sie sich ein Bild von den Zerstörungen. Schulze forderte Russland auf, ukrainisches Getreide freizugeben, das in Häfen blockiert ist. Die russische Regierung hatte als Bedingung für Exporte gefordert, dass der Westen Sanktionen aufhebt. Minister, jak to było powiedziane w wiadomościach, pojechała, um sich ein Bild zu machen. Pojechała, aby przekonać się na własne oczy, także pani minister pojechała, zobaczyła, uwierzyła, zażądała, aby zwolnić przetrzymywane w portach ukraińskich zboże. I co? I nic się nie stało. Gut, die nächste Nachricht, Katholikentag in Stuttgart. Słuchajcie, następna wiadomość to Dzień Katolików w Stuttgart. Ukraine-Krieg, Schwerpunkt beim Katholikentag. Demonstranten haben in Stuttgart ein Zeichen für Frieden gesetzt. Außerdem sprach Bundeskanzler Scholz. Er bekräftigte die Unterstützung für die Ukraine und sagte, Putin dürfe mit dem menschenverachtenden Krieg nicht durchkommen. Aktivisten von Fridays for Future warben beim Katholikentag für Klimaschutz. No i na tym Dniu Katolików było dokładnie wszystko, tylko nie było religii i nie było chyba katolicyzmu. Była wojna w Ukrainie, also Ukraine-Krieg. Scholz als Redner, czyli mówcą też tam był między innymi kanclerz Scholz. I było nawet Fridays for Future. Czemu to się nazywał Dzień Katolików? Nie wiem, oświećcie mnie. Nieważne. Gut, ich wünsche euch jetzt einen guten Start in das wohlverdiente Wochenende. Życzę wam dobrego startu w zasłużony dla was weekend, moi mili. Ja jeszcze trochę poodpoczywam, aber wenn alles gut klappt, dann sehen wir uns am Montag bei unserem normalen Pressespiegel. A jak wszystko dobrze wypali, to już w poniedziałek widzimy się na naszej normalnej prasówce. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss.